My już skupiamy naszą uwagę na finale A biegu na dystansie 60 metrów przez płotki, a więc poznamy za chwilę pierwszych medalistów, jeżeli chodzi o niedzielę. Tutaj faworytów jest w sumie dwóch. Natomiast ci, którzy mogą im trochę w tym przeszkodzić albo zakręcić się w strefie medalowej, już jest trochę większa liczba. Chociażby udowodniły to kwalifikacje. Widzimy, że bardzo podobna atmosfera jak podczas eliminacji. Płotkarze tak naprawdę wszyscy się znają. Więc na pewno przybijają ze sobą piątki. Na pewno najlepiej znają się zawodnicy ze Skierniewic, bo ich aż trzech w tym finale A. No taki klasyk, bym powiedział, jeżeli chodzi o te kategorie juniorskie i płotki, jeżeli sobie dobrze przypominam. Jednak WiS Skierniewice gdzieś w tym aspekcie potrafił zdominować swoimi żółtymi trykotami kolorystykę poszczególnych konkurencji. A teraz Damian Hynę z miejscowej Rysowi. Tor drugi, Antoni Pławiński, UKS Koczek Władysławów. Na torze trzecim za moment Jakub Zachara, Jubenia Głuchołazy, też z naprawdę dobrą życiówką. Również dobrą życiówkę ma na torze czwartym Ignacy Andrzejczak, 8-15, zawodnika UKS-u WiS Skierniewice. Otwieramy listę faworytów do złotego medalu. Bartosz Rzaczkiewicz, który wygrał eliminację z czasem 8-05. Krzysztof Korzeniowski, zawodnik niestowarzyszony, który pokazuje, gdzie jest meta. Tam będzie chciał dotrzeć jako pierwszy. Adam Sikora, 8-21 z tempa piątka Przemyśl. Też marzy z pewnością o medalu po udanych eliminacjach. I Filip Nowicki, WiS Skierniewice, również awansował, podobnie jak Sikora, z trzeciego miejsca w swojej grupie kwalifikacyjnej. Tutaj mieliśmy akurat dwie grupy. Czy ktoś przebije barierę 8 sekund? Takie jeszcze pytanie możemy sobie postawić. Nastała cisza i płotkarze mogli ruszyć. Dobrze Rzaczkiewicz, on na pewno prowadzi po pięciu płotkach i on to wygrał. Przebita bariera 8 sekund. Bartosz Rzaczkiewicz poprawia po raz drugi dzisiaj rekord życiowy i to naprawdę na świetny rezultat. 7 sekund 90 setnych zostawił w tyle. Całą resztę zawodnik WiS-u Skierniewice. Oglądamy to jeszcze raz. Znakomity start Rzaczkiewicza. On wręcz tutaj fruwał po tych płotkach. Korzeniowski nie miał zupełnie nic do powiedzenia. Korzeniowski, który nawet nie był drugi, bo był trzeci ostatecznie z czasem 8-12.